Krzyś. A jeśli wykręcę 3 fragi, to dasz mi swój numer? I poznałam go w ten sposób. Siema. Halo. O, mam dziewczynę w drużynie. I od tamtego dnia zdobył on kilkaset tysięcy fanów na TikToku. Jakiś czas temu dobiliśmy z Krzysiem targu. Jeśli dobijecie 100 tysięcy na moim TikToku, spełnię jego największe marzenie, czyli zagranie z jego ulubionym youtuberem Fortnite'a. Jak widzowie na TikToku wbiją 100 tysięcy followów, to zagram z Krzysiem. No i zgadnijcie co? Zrobiliście to w 2 dni. Pamiętasz, co ci ostatnio obiecałam? Pałdolce? No, obiecałam ci pałdolce, ale jeszcze jedną rzecz. Jak mogłeś zapomnieć? Jak mogłeś zapomnieć? A, Josi wejdzie na Discorda? Może. Słuchaj, mam dzisiaj gościa specjalnego przygotowanego dla ciebie. Nie wiem, czy się spodziewasz go. Ja, nie gadaj, że to będzie Josi. Siema. Josi, to ty. Josi. Siema, dzień dobry. Jezus, moje marzenia się spełnią. Josi. Jezus, jakiego ty masz skina? No, ej, fajnie, a ty masz jakiegoś skina? Bo ogólnie jakiś chyba widz z TikToka mi kupił skina, patrzcie, on się nazywa Mr. Best. Dobra, Krzysiu, słuchaj, robimy tak, za każdego fraga 500 fałdolców dla ciebie. 500 fałdolców? Za każdego fraga, więc jak zdobędziesz 10 fragów, to 5000 fałdolców. Dobra, dropimy, let's go. Robię 50 w tej grze. Nie no, myślisz? A jaki jest twój rekord? Mój rekord 30. Co? Ja nie mogę, ale to będzie dużo fałdolców. Ja chcę, ja idę szybko na strzelankę. Dobra, dropię jakieś itemy. Mam brońkę. Ja też mam brońkę. Tu nikogo nie ma. Mam... O! Zabiłem. Co? Co? Już? Pierwszy? Aha. Dobra, to ja chyba się wykosztuję, widzowie, w takim razie. Ja nie mogę. Ej, Krzysiu, a powiedz, ile ty masz FPS-ów teraz? Ja? Wiesz, FPS-y to są te, na górze masz napis taki, a. FPS, taki przy mapie, na górze. Nie, FPS. FPS? No. Pokazuje 32. 32? 30, 31, 7, no 30. Ojejku. Ty masz jakiś stary komputer, co? Ja na laptopie gram. O kurde. I no, i tak troszkę, znaczy chodzi płynnie, ale czasami ciężko jest. Kurde, to jak ty na takich ustawieniach robisz 12 fragów, to co dopiero na 140 FPS byś robił. Nice. Ej, zabrałeś mi. Ja go miałem już. Strzelają kolejni. O. Dobiłem, asysta. A to się nie liczy. Dobra, no słuchaj, no asysty. No nie wiem, czy liczyć asysty, czy nie. Nie, no myślę, że asysty. Licz asysty. Liczyć? Dobra, to liczymy za pół, dobra? A asysty niech będą... Asysty 200. Fałdolców. Robuxów też? Zabiłem kolejnego. Co? A, kolejny w mojej puli. O, uwaga. Ja tutaj mam jakieś strzały przy sobie. O nie, szybko muszę coś zrobić, żebyś nie miała zabójstwa. No, to musisz się pospieszyć, słuchaj. Dobra, leży kolejny. Nie, no gdzie oni są? Tutaj. Nie zabieraj mi. Krzysiu, uspokój się. Krzysiu, uspokój się. Nie możesz tyle nafarmić. Zabiję kolejnego. Nie no, co ty robisz w ogóle? 5 fragów! Dobra, jo. Dużo uwag mam ogólnie. Masz uwagi szkolne? Tak, ostatnio dostałem taką... Nie, ja myślę, że to jest głupia uwaga. Miałem ostatnio lekcję muzyki i śpiewałam taką piosenkę z YouTube'a, moją oczywiście najlepszą, ale siebie bambik. I dostałem uwagę za to, że śpiewałem na muzyce. A może przez to, że brzydko śpiewałeś? A co tam jest brzydkiego? Ja tylko śpiewałem do pani, że nie ma fałdolców. A proponowałeś kiedyś pani granie w Fortnite'a? Tak, ale pani mówiła, że pani jest już za stara na takie gry. A ja do pani mówię, proszę pani, ale na gry nigdy nie można być za starym. Bo na przykład mój tata gra. On nie jest aż taki stary, ale no jest starszy ode mnie, a też gra. Ze mną na konsoli często grał i ja byłem lepszy. Ale ogólnie starsi ludzie też grają, dlatego się bardzo zdziwiłem, że pani nie chciała zagrać w Fortnite'a. A ile to jest dla ciebie starsza osoba? Ile musi mieć lat, żeby być starym? 30. Aha, no to już zaraz będę. Mega. Ale nie, Josi, to nie tak. To a, mega jesteś, tak... mega jesteś, nie, stary. Nie, przepraszam, ja. Już. No nie o to mi chodziło, przepraszam. Dobra, chodźmy te fragi robić, chodźmy te fragi robić. Ej, właśnie, bo mnie zagadujecie, a ja muszę zabijać tutaj. Ale to Krzysiu, ty musisz mieć całkiem spoko tatę, skoro gra w gry, a co? No ogólnie oprócz Fortnite, to mój tata jeszcze gra w taką grę, ona się Tibia nazywa i właśnie... mój tata też założył właśnie tutaj na Fortnite konto i mam taki nick Zadymiarz Tibia. Tibia jest chyba starsza niż ty.
Ja nie wiem. Nie wiem, z którego to jest gra. Od ciebie też jest starsza. Naprawdę? Ta gra jest w moim wieku, dosłownie. O kurde, nie wiedziałam, że jest Steve tyle ma. Bardzo stara. Aha, nie, no dobra, my się chyba nie lubimy. Nie, przepraszam, Jośni. No, my się tak z kolegami często tak sobie śmieszkujemy. Nie chciałam. Oj, strzela do mnie. Zabiłeś? To nie. Tu, tam jest. Chodź. Tam dawaj, jest dobijaj, żebyś sobie te fałdolce zdobył. Chodź. Biegnę. Jo! Zniszczyli mi. Ojojoj. Nie, asysta. Ojojoj, no jest. Specjalnie to zrobiłeś. Znowu. Nie, no nie specjalnie. Ja ginę. Co? W strefie. Czemu? Co? To chodź. Nie, musimy uratować Siniona. No i koniec. Nie. Zginąłem, leżę na ziemi. Dobra, wywalam się. O nie. O nie! Ajajaj. Jest 12. No, ile fragów, Krzysiu? Ile fragów? 3 likwidacje i 3 asysty. Ej, to trochę uzbierane zostało. 3 razy 5, Jezus, ile to było? 1700. 3 razy 500 na pół. Dobra, policzymy. Damy radę, policzymy. Musimy. Okej, Krzysiu, ostatni raz się nie powiódł. Po prostu to była troszeczkę porażka. Dlatego teraz musi być winek. Co ty na to? Musi być winek. Teraz to wygramy. Lecimy na siodło szaleństwa. Ja tam najbardziej lubię latać. Dobra, i ja musimy wysiadam. Teraz wygrać. Dobra, słuchaj, robimy tak. I teraz za fragi nie ma już fałdolców, ale za wina 3000. 3000 za wina. 3000 za wina? Dostaniesz pakiecik taki solidny już, no. Ja nie mogę, dobra, to muszę się lepiej rozsiąść na moim łóżku. A wy też tak macie, że jak macie na nogach laptopa, to tak jajeczka grzeje? Nie kładę laptopa na nogi, wiesz? Jestem dziewczyną, więc ciężko mi sprawdzić. Ojejku, faktycznie. No, ale to się, no... Czy się grzeje wam też? Tak, grzeje. Słuchaj, jak ty się tak interesujesz takimi rzeczami, ty masz jakąś koleżankę może? Fajno? Nie, bo mi się chłopacy podobają. Tak? No dobra. Teraz żartowałem, nie jestem gejem. Co ty mówisz w ogóle? No co? Prawdę powiedziałem. No nie, no jasne, git. Dobra, gdzie jesteście? Ja jestem w szopie, w sensie w stajni. Stajnia to samo co szopa. A, kurczę, Krzysiu, to chyba masz jakąś gospodarkę, czy nie? Jesteś rolnikiem? Walą do mnie. Nie jestem rolnikiem, mieszkam w mieście. Przy rzece są, Krzysiu chyba. Już teraz tak nie poszuje na fragi, bo wie, że nie ma nic do wygrania. Ja już biegnę już właśnie. A to ja chyba... Ale, nie, ale oszukujesz. Coś, ktoś do mnie... No ściana tu jest nawet. Jest, widzę, tam. Co to za bumerangi? A bumerang się rymuje ze słowem boomer. A wy nie jesteście na mnie, bumerami? Na mnie. Dobra. Dobra. O, ale go ustrzeliłem z tego bumeranga. Pięknie, Krzysiu. Kto to jest boomer, Krzysiu? Boomer? No. To taka osoba, ja się śmieję z taty, że jest boomerem, bo ja do niego mówię, ale z ciebie Bambik, a on nie rozumie. I później mu wytłumaczyłem, już rozumiał. To chyba taka osoba, która nie rozumie takich rzeczy, na przykład, ale z ciebie Bambik. Okej, no to już wszystko A wy wiemy. Rozumiecie, co to znaczy? Oczywiście, dzięki tobie. No, proste, że tak, stary. To co to znaczy? No, to znaczy, stary, że jesteś giga noob. Nie, bo to znaczy, że jesteś słaby. A to co to jest noob w takim razie? Noob? No, że, kurczę, koledzy tak zawsze mówią, a ja tak średnio, no to, że chyba, że ci tak idzie okej, ale nie za dobrze. A bycie słabym to po prostu, że jesteś słaby. Kurczę, chyba troszkę kumasz angielski, co? Co masz angielskiego na koniec? 3. O, chyba pani się uwzięła. Pani mnie nie za bardzo lubi. A czemu? Bo ja pani mówię na przykład, że jak zawsze gram, to zawsze gram po polsku, a pani do mnie mówi, żebym grał po angielsku, bo wtedy lepiej się uczę języka. A ja nie lubię, bo ja nie rozumiem nigdy, co piszę. A oglądasz w ogóle jakichś streamerów oprócz mnie? Luki, o. Tak? Serio? Znasz Xayo Industries? Tak, ale ja nie lubię Xayo, bo on jest taki chamski bardzo, a... Luki to... Luki, o. A co to znaczy? Lubię o. go bardzo. No, o. A, że jest taki super, o. No, to ty nie wiesz? Nie oglądasz Luki Steve? Nie oglądam go. Nie mam czasu na oglądanie Lukiego. No, to teraz mi smutno, bo on jest naprawdę super. A co on robi na streamach? Gra. A ja też gram. Tylko on mało gra w Fortnite, on bardziej League of Legends? LOL.
taką grę, lol. On podobno dobry jest, ale ja się nie znam na tej grze i ja nie wiem. Ale lubię go oglądać, bo taki śmieszny. A myślisz, że lubi Robloxa jak ty? Mi się wydaje, że chyba nie lubi Robloxa, bo jakby lubił, to by grał. Oj, to prawda. Dostał donate'a, żeby zagrać Robloxa i nie zagrał. Luki, o. Ej, to jak tak streamerów oglądasz, nie? I streamerki. No. To zdonatowałeś kiedyś, wysłałeś jakąś kaskę kiedyś komuś? Czy ty w ogóle nie, bo ty na pewno nie masz karty kredytowej, nie? Yoshi, lepiej mi nie przypominaj tej sytuacji. Co żeś odwalił? No bo ja wysłałem kiedyś donate'a właśnie do Lukiego, tylko że zapłaciłem kartą kredytową mojej mamy. O nie! I tak mi dała po tyłku i jeszcze miałem karę na kartę kredytową. Na kartę kredytową miałeś karę? Tak, już nie mogę nigdy. Nie. Dlatego bardzo się cieszę, że widz mi kupił skina, bo tak bym nie miał go w ogóle. Co, od mamy byś wziął? No właśnie, już bym nie wziął. Ojejku. Ej, Krzysiu, a jakiego masz wymarzonego skina, powiedz mi? Taki, wiesz, jeden mój skin? Mój wymarzony skin? Tak, no taki, co ci się giga tak podoba, wiesz. Ale mnie teraz podekscytowałeś. A czemu? Moim ulubionym skinem jest Czarny Rycerz. On był chyba z pierwszego albo z drugiego sezonu. Chyba, no, z drugiego, chyba z drugiego. Jezus, jaki on jest super, naprawdę. A wiesz, że ja go mam? Co ty gadasz, naprawdę? Serio, serio, ja grałem od pierwszego w ogóle sezonu. Jak to jeszcze sezonami się nie nazywało. Słuchaj, zróbmy takiego deala, nie? Bo no, my już zrobiliśmy kilka deali razem, nie? Można powiedzieć. Tak. Takich, w sensie, no, że zrobiliśmy układy mamy między sobą takie różne. Tak, i tak. Zrobię coś takiego, słuchaj. 250 tysięcy na TikToku Szyjana Gry i 400 tysięcy subów na YouTubie Szyjana Gry i ja ci daję dostęp do mojego konta, na przykład na tydzień i sobie możesz grać tymi skinami. Wszystkie skiny. Ja mam skinów za parę tysięcy złotych. Dam ci grać przez tydzień. Ile będziesz chciał, to ci dam grać, bo ja i tak nie gram. Yo! Ja nie mogę, nie wierzę, naprawdę, Jezus. Nawet ja nie mam dostępu do konta Filipa. Tylko no, kolego mnie dawaj, tylko kolego mnie dawaj. Nie, ja tylko ja będę. Proszę, dobra. Żeby wbili te 250 tysięcy i 400. Proszę, naprawdę, proszę. Ja bardzo chcę zagrać na koncie już jego Czarnym Rycerzem. Proszę, naprawdę, wbijcie. Ale bratu proszę też nie dasz? Bratu też nie dasz? Nie, z bratem się ostatnio pokłóciłem. Oho! O co się pokłóciliście? Bo miałem zagrać w Fortnite, a on mówił, że nie, bo musi zrobić pracę do szkoły. A ja chciałem bardzo zagrać. I mi się smutno zrobiło i płakałem. Ojej! Ojejku. A co, z kolegami się ugadałeś na gierki, czy co? Tak, bo mieliśmy zagrać taką turniejową taką gierkę, że myśmy się przygotowywać, bo my ogólnie ćwiczymy, żeby w przyszłości być graczami e-sportowymi. Aha. I mieliśmy zagrać taką rozgrzeweczkę, wiesz, poćwiczyć jakieś miejscóweczki, coś takiego i kurczę, no i nie mogłem. I jeszcze mówię mamie, mamo, ja się umówiłem, to jest dla mnie bardzo ważne, a mama mówi, że nie, bo musi zrobić tą pracę. I tak się wkurzyłem, że aż walnąłem ręką w biurko. O, coś się stało? Z biurka mi woda spadła tylko, ale tak to wszystko okej było. Nie, to dobrze, dobrze. To kim chcesz być, jak dorośniesz, Krzyś? E-sportowcem. Ja kurde. Chciałbym zostać najlepszym graczem w Fortnite, jakim tylko się da. Mam zadymkę. O, dobra. Kurde, zadymka. Nie wiem, to jak jest sportowiec, to musisz pokazać poziom, stary. O, coś się dzieje. Nice. Ale Kongo, Kongo, to my na mieście dym. Znasz tą piosenkę? No kurde, proste, że znam. Ja, meduska, wariacik. Dobra, gdzie oni są? Trzeba ode mnie, ale nie wiem skąd. A wiesz, Krzysiu, że meduska się będzie bił na FMMA? Mama mi nie pozwala oglądać takich rzeczy. O, i bardzo dobrze. Bo tam się biją, a ja już raz miałem przewalone w szkole, bo takiego, no nie powiem, że kolegę, bo nie lubię go bardzo. Był taki Maciej i go pobiłem. O Jezus! Czemu Maćka pobiłeś? Użył mnie, bo mi kanapki, które mi mama do szkoły zrobiła, rozwalił. O nie! I co, powiedziałeś pani nauczycielce? Nie, wziąłem sprawy w swoje ręce. Chyba dosłownie! Nie możesz, Krzysiu, tak robić, wiesz o tym? No, już wiem, mama mi powiedziała. To wcześniej bo nie wiedziałaś. Ja go chciałem tak załatwić jak w Fortnite, ale... O Jezu! Tak lepiej nie! Ale się dowiedziałem, żeby już tak nie robić. A ile masz uwag w szkole? 5. 5? Tak. A za co jest taka najbardziej przechlapana? Przechlapana? No? Ostatnio dostałem. Oho. Na lekcji informatyki oglądałem taki odcinek GOAT. Co? Jaki? No tam
z takimi dziewczynami. Jakimi dziewczynami? No wiesz, takimi. Aha, czyli ten odcinek z laskami z OF-a chyba chodzi. Tak, 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 to o ten chodzi. I co pani powiedziała? Powiedziała, żebym nie oglądał takich rzeczy i żeby to był ostatni raz i że dostaję uwagę. O kurczę. Krzysiu, znasz jakiś żart? Tak, znam taki żart o mamutach. Ale on jest śmieszny bardzo. Dawaj, dawaj. Nie wiem, czy go słyszeliście. Słuchajcie. No? Przychodzi mamut do mamucicy i mamut mówi tak. I mamucica odpowiada. I mamut znowu mówi. A mamucica odpowiada. I w taki sposób wyginęły mamuty. Ale to było dobre. Bardzo ładnie, Krzysiu. Czemu się nie śmiejecie? Nie, bo wiesz co, skupiłem się, wiesz co, na grze. A, okej, okej. Dobra, chodźcie, dojeżdżamy. O Jezu, ale to było śmieszne. No, było właśnie, tak? Uśmiechnąłem się bardzo. Nie było słychać, bo mi mikrofon śmiechu nie przechwytuje jest, na przykład. Tu jest przed nami. Ale bambik. Mam go. Dobra, jeden rozwalony tutaj. O kurde, ile rzeczy, ty. Ale złociszko. Co ty robisz? Zabiłam tego, wilka. O kurde. A nie potrzebny w sumie tego. Trzeba szybko, bo... Dawaj. Daleko od strefki jesteśmy. Kurde, cholipka jasna. Ej, niedobrze, niedobrze, możemy cię wywalić. Nie w dzisiejszej... W dzisiejszym czasie, teraźniejszym. Oj. Przed nami. Nie. Tylko nie to... Leżeć! Bierzcie wszystko! O! Panna Szumica! Dobra, idź. Ja się leczę. Położyłam się. Dwa... O nie, wywalam się! Kurde, nie! Nie dostanę fałdolców!